600 stopni Celsjusza podczas lotu na wyższej wysokości, czyli nie przyjemnicze to powietrze jest gęsze, a w bardzo rzadkim powietrzu, w którym człowiek by nie funkcjonował. To świadczy o tym, że jak z jakimi zjawiskami spotykają się konstruktorzy, a później piloci. Mamy bardzo krótką chwilę ciszy, kiedy możemy powrócić do wątku przeciążeń. Zamknęliśmy wątek przeciążeń dodatnich, kiedy to krew odpływa z mózgu w dolne części ciała, kiedy w skrajnym przypadku pilot może stracić przytomność, ale chyba znowu to nie będzie moment, żeby o tym opowiadać. Drodzy Państwo, bardzo ciekawa konstrukcja specyficzna. Uderzenie w kształcie litery T, ale to jest takie...